Wyjeżdżam w podróż dookoła świata i nic mnie nie zatrzyma. Nawet najdłuższą podróż rozpoczyna pierwszy krok. Ten Władysław Labuda zrobił 13 września 2012 roku. Od tego czasu przemierzył już kilka tysięcy kilometrów. Teraz znajduje się na Kostaryce. Aktualnie znajduję się w jednym z hoteli, w którym pomagam w marketingu, w budowaniu strony internetowej, w promocji na Facebooku. Podróżnik żadnej pracy się nie boi. W Kanadzie pomagał na ekofarmie. W Belize, w miejscowej szkole, uczył dzieci angielskiego. Organizował też spływy raftingowe. W taki sposób zdobywa pieniądze, by wyruszyć w dalszą drogę. Nie płaci za noclegi. Znajduje ludzi, którzy przenocują go za darmo. Przekonuję do siebie osoby, zawsze dając troszeczkę więcej niż ode mnie się oczekuje i to zawsze owocuje naprawdę wspaniałymi rezultatami. Mówię tu m.in. o przyjaźniach. Taka podróż zmusza do zaufania obcym, ale to właśnie dzięki nim Globetrotter poznaje kulturę i obyczaje tych krajów, które odwiedza. Wytycza sobie nowe szlaki i nigdy nie wie, co może go spotkać następnego dnia. Swoimi przeżyciami i doświadczeniami chce podzielić się z innymi, którzy również chcą odwiedzić najodleglejsze kraje, nie wydając na to majątku. Planuje wydać książkę, a właściwie jej elektroniczną wersję i stworzyć film dokumentalny. Liczy, że również tu pomogą mu ludzie, którzy finansowo wesprą jego projekt. On tymczasem wyrusza w dalszą drogę. Jak się czuje, że się spełnia marzenie, że jak się podąża za własnymi marzeniami, to człowiek czuje, że żyje, że mimo wszystko jest na dobrej drodze.